Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 226. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Choć od dziecka lubiłam bawić się modą, to przez lata bagatelizowałam jej wpływ na moje samopoczucie i jej rolę w moim życiu. No bo przecież nie będę zajmowała się czymś tak trywialnym jak ciuchy. To, że ubrania to więcej niż kawałki materiałów, zrozumiałam dosyć niedawno. Na pewno z pomocą przyszła mi rozmowa z Sylwią Antoszkiewicz w odcinku 151 o tym, że ubranie ma znaczenie. Zaprosiłam Sylwię do siebie po raz drugi, żeby obalić kilka modowych mitów i zasad, które są dla nas ograniczające i odsuwają nas od słuchania siebie samych. Mowa między innymi o szafie kapsułowej, sylwetce gruszce czy jabłku, a także typie urody jesień, zima, wiosna, lato. Oczywiście korzystanie z tych narzędzi może brzmieć kusząco i być dla nas użyteczne, ale my staramy się iść głębiej. Sylwia to coach stylu i psychostylistka, która od lat pracuje z kobietami i szkoli kolejne ekspertki, korzystając ze swojej autorskiej metody Inside Your Style. Porozmawiamy o tym, dlaczego na jesieni dopada nas kryzys stylu, jak zmiana wpływa na to, jak wyrażamy siebie oraz dlaczego zasady nie są nam wcale potrzebne. Przypomnę jeszcze, że w październiku wspieramy fundację Rock and Roll i kampanię Dzień na U, której celem jest uświadomienie Polkom, że każdy dzień jest dobry na potwierdzenie zdrowia swoich piersi. Więcej informacji znajdziecie w opisie, a ja zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Sylwią Antoszkiewicz. Cześć Sylka. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię. Po raz drugi minął rok od naszego spotkania i poznania. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przenieść nasze rozmowy znowu na antenę. Bo mam nadzieję, że dużo dobrego z tego wyjdzie. Zresztą wiem to. Ale słuchaj, mam taką refleksję w ostatnich dniach, bo za oknem jest okropnie, brzydko, ponuro. Wszyscy już dawno zapomnieli, że było lato. I im więcej mam takich rozmów z kobietami ze swojego kręgu, to wszystkie mamy w tym okresie zmiany sezonów kryzys stylu. Absolutnie. I nikt nie wie, co się ubrać. Dlaczego? Posłuchaj, nie wiem, mam to samo. Dobra, żartuję oczywiście. Cześć Karolina, cieszę się, że tu jestem po raz kolejny, po raz drugi. Myślę, że bazując na naszych rozmowach z ostatniego roku, mogłybyśmy stworzyć codzienny cykl, który tak mógłby trwać 3 miesiące. Ale wracając do Twojego pytania. Myślę, że ten kryzys dotyczy wszystkich zawsze, ponieważ z jakiegoś powodu jesień nas zaskakuje absolutnie. To się nigdy nie dzieje jakoś tak na takim spokojnym przejściu z lata w jesień, tylko nagle lądujemy właściwie na początku zimy. Najważniejsze to, czego należy nie robić, to nie wolno wpadać w panikę, bo jakby zauważyłam, że to się dzieje. Mam teraz absolutny wysyp klientek wszystkich, z którymi współpracowałam już wcześniej, bo pewnie wiesz, że z nikim nowym od maja nie pracuję, ale moje wszystkie klientki, które miałam do tej pory, wróciły w histerii po prostu, że nie wiedzą, co się dzieje, że jak to i teraz, to czy one muszą kupować nowe, a jak właściwie przejść z tego lata do tej jesieni, więc jakby to jest temat, który dotyczy wszystkich osób, które są w procesie, po procesie, które świetnie czują się w swojej szafie i osób po prostu, które na co dzień nie do końca się nad tym zastanawiają. Myślę, że należy przez to przejść na spokojnie i nawet jeżeli popełnimy kilka gaf i nie są to gafy dotyczące stylu, tylko bardziej funkcji i komfortu, że wychodzimy i jest nam trochę za zimno i wychodzimy i jest trochę za mokro i zapomniałyśmy o tym, to jest po prostu okres przejściowy. Co ciekawe, z wiosny w lato, z jesieni, zimy w wiosnę, to w ogóle nie jest temat, zauważyłaś? To jest w ogóle o wiele prostsze do ogarnięcia, kiedy mamy
tą radość... Kiedy się rozbieramy. Tak, tą radość z wychodzenia z tej ilości rzeczy i z warstw, nagle w tą łatwość, wow, mogę założyć jedną sukienkę, narzucić na to coś i jestem ubrana. Teraz znowu jest opcja pod tytułem warstwy, które warstwy, czy ja właściwie jeszcze w tej swojej szafie się odnajduję. Myślę, że to jest związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, rok szkolny, czyli wrzesień, to jest taki nowy rok szkolny dla bardzo wielu osób, nawet nieświadomie, jest traktowany jako nowy rok. Tak. To też się dzieje nie bez przyczyny, bo ten nowy rok faktycznie astrologiczny, numerologiczny, on się zaczyna chyba 25 września. Więc to jest duża zmiana energetyczna. Nie wiem jak ty, ale ja to czuję dosyć mocno. Więc jakby ta zmiana jest. To jest nowy rok. Ta szkoła dla wielu osób, które na przykład są mamami i mają te swoje dzieci, które muszą do tej szkoły wrzucić od nowa. Nagle okazuje się, że po wakacjach dzieci urosły, trzeba połowę garderoby albo więcej wymienić. No jakby jest to ciągły stres związany z tymi nowościami, z tym, że właściwie kończą się wakacje. Dla wielu osób te kończące się wakacje powodują lekkiego doła. No bo jakby nawet jeżeli nie spędziliśmy 2 miesięcy na wyjazdach, no to jednak ten rodzaj flow wieczornego wychodzenia na miasto, na luzie, po prostu, no sama wiesz. Więc jakby jest dużo tutaj wątków, które mogą powodować ten takie zatkanie się na temacie ubrań i tego, o co nam właściwie chodzi, bo przecież idzie nowe. Możemy tego nie do końca sobie z tego zdawać sprawę, ale to nowe jednak idzie. Dlatego ja w takich sytuacjach radzę zachować spokój. Czyli najprostsza, najtrudniejsza wskazówka. Tak. Zastanawia mnie to, że no żyjemy już parę lat na tym świecie jako osoby dorosłe i co roku nadal nas ta przemiana zaskakuje. Tak jakbyśmy nie byli w stanie się zaprogramować, że to jest normalne, że to przychodzi, tylko wszyscy właśnie, tak jak powiedziałaś, wpadają w panikę. Ale poruszałaś w ogóle też kilka ciekawych wątków, że my jesteśmy raz, że od dziecka zaprogramowani, że ten rok się zaczyna od września, a potem nawet jeżeli nasze życie jakby nie resetuje się od września, no już jesteśmy właśnie dorośli, pracujemy i tak dalej, to poprzez posiadanie dzieci też jesteśmy w tym trybie, już nawet nie tyle, jeśli chodzi o garderobę, ale dzieci mają inny plan zajęć, więc nasz plan zajęć też się zmienia, że jednak nawet ostatnio moja znajoma powiedziała, że ona, mimo że jest dorosła i nie ma dzieci, też zaczyna rok od września. Więc to jest też ciekawe, żeby zaakceptować to, że to może nie ten styczeń, nie te postanowienia, nie ta cała presja i przygotowanie przed styczniem, tylko może warto z końcem sierpnia, z początkiem września tak bardziej o siebie zadbać, podsumować pewne rzeczy i wtedy pójść dalej. No ja rzeczywiście od lat to robię i mi się zawsze wydawało, że to jest związane z tym, że ja akurat mam we wrześniu urodziny i że akurat moje urodziny wypadają w ostatni dzień lata, więc mi się wydawało, że to chyba o to chodzi. Ale teraz im dłużej o tym myślę, im dłużej właśnie obserwuję zachowania swoich klientek, tym bardziej stwierdzam, że to dotyczy po prostu tego września i to dotyczy tego zakończenia pewnego okresu, roku, który, zobacz, wszyscy, nawet ci, co chodzą do szkoły, ci, co studiują, ci, co nawet nie chodzą do szkoły, czują, że w tym czerwcu to jest koniec, kończymy, wchodzimy w lato. Tylko potem to lato nas tak pięknie zaopiekowuje, że już nie mamy przestrzeni, żeby w środku lata nagle zacząć myśleć o jesieni. Nie myślimy o tym. Kolekcji nowych w sklepach nie ma. Są jakieś takie kolekcje, już teraz wchodząc bardziej w temat właśnie stylu, że nie ma nowych kolekcji, jest cały czas wyprzedaż. Taka szczątkowa już w sierpniu, to w ogóle te wyprzedaże są jakieś takie resztki resztek. Nowe kolekcje może i nawet pojawiają się, ale to są tak zwane resorty, czyli takie przedsezonowe rzeczy, szczególnie w sieciówkach, gdzie wiemy, że ta moda jest bardzo szybka, więc oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby przez miesiąc czy przez dwa mieć wyprzedaże. Już od lat to działa tak, że nawet jak jest wyprzedaż, to jest strefa nowych kolekcji. Ale te nowe kolekcje latem, one są żadne. To jest coś, co jest takie generyczne raczej, podstawowe, basici, coś, co nie wnosi nic nowego. Więc jakby trochę nie wiadomo, co robić. Plus kiedy jest nam gorąco i chcemy się bawić, to nie obchodzi nas szukanie inspiracji na płaszcze i swetry. No dokładnie, więc jakby to jest trudne. I gdybym powiedziała, hej, słuchajcie, 1 sierpnia zrobiłabym taki świetny kurs, 1 sierpnia zadbajmy o nasze szafy jesienne. Każdy by się popukał w głowę i powiedział, nie, ale teraz jest gorąco, jest upał, ja nie mam na to przestrzeni. No i tak to się kończy, że lądujemy właśnie na początku września albo w połowie września w absolutnym szoku. Jak to? Przecież my wiemy, jaka jest polska jesień. Polska jesień potrafi być przepiękna do listopada. No ale są takie momenty jak teraz, że nagle okazuje się, że dostajemy po prostu po głowie informacją, że jest 11 stopni i leje. I co teraz? No właśnie, no bo to nie chodzi tylko o ciuchy, bo mówimy o tym, że mamy kryzys stylu, że panikujemy, że nas to stresuje, że nie wiemy, jak się ubrać. Wszystko się kręci wokół ubrań i można by powiedzieć, no dobra, ale to są szmaty. Dlaczego ten moment kryzysu, czy ten moment spokoju i poradzenia sobie z kryzysem jest o wiele ważniejszy i wychodzi
poza naszą szafę, garderobę? Ubrania zawsze są taką wisienką na torcie, jakąś, albo nawet bym powiedziała takim czubkiem góry lodowej, bo to jest jakby już końcóweczka, czyli to, jak wyglądamy, jest efektem, skutkiem, wypadkową tego, jak się czujemy. Więc moment, w którym czujemy się trochę rozbite albo trochę w takim lekkim stresie związanym właśnie z tym, że jest coś nowego, że coś idzie, że tu szkoła, tu coś tam, a przecież dopiero co było gorąco, no to ten rodzaj takiego mikrokryzysu, on się pojawia i on po prostu ma później efekt w postaci tego, że nie wiemy, co mamy na siebie założyć, mimo że miesiąc temu było wszystko super i naprawdę no byłaś królową swojej szafy i wszystko tam grało. Trzeba to zaakceptować, bo to jest chwilowe, to jest po pierwsze. Warto się też przyjrzeć temu, czy ten kryzys jest chwilowy, bo on jest związany z początkiem czegoś nowego, czy po prostu coś nam tam wybija. No bo na przykład mi wybiło. I to jest tak, że oczywiście jest to kwestia poświęcenia sobie odpowiedniej ilości uwagi, no bo od tego się wszystko zaczyna. Wiesz dobrze, że możemy chodzić po świecie w nieświadomości. Jest nam niewygodnie, nieprzyjemnie, czujemy złość, czujemy frustrację, jest bardzo dużo uczuć i emocji, które możemy czuć nieprzyjemnych, ale nie wiemy, skąd one wynikają i nie zastanawiamy się nad tym. Po prostu na pewnym etapie akceptujemy sytuację. Tak już jest. No więc ta sytuacja dla mnie nie jest akceptowalna. Ja od lat po prostu, jak tylko czuję coś takiego, to tam zaczynam grzebać. I dogrzebałam się do wielu niesamowitych historii. Teraz po prostu poczułam, że coś mnie ugniata. Już tak pod koniec sierpnia zaczęłam czuć się niewygodnie i trudno mi było się zorientować, o co mi chodzi. Czy może chodzi o to akurat w moim przypadku, że dużo czasu spędziłam poza domem, poza swoją pracownią, bo miałam takie marzenie, żeby pracować z innych miejsc, z różnych miejsc. Tak mnie akurat sytuacja w tym roku trochę do tego sytuacja zmusiła, więc byłam w podróży. Fajnie zweryfikować swoje marzenia, co? Prawda? Tak, więc ja sobie o tym marzyłam, wydawało mi się takie świetne, no i zaczęłam czuć się niewygodnie po miesiącu, no bo tu byłam trochę, tam byłam trochę, zorientowałam się, że właściwie moja efektywność lekko spada, że nie tak to miało wyglądać, że mam książkę do napisania i nie usiadłam jeszcze do niej, jestem na fazie konspektu, no wiesz, jakby tysiąc rzeczy, więc o co mi chodzi? Dlaczego? Co tu się dzieje? Skąd ta niewygoda? No i okazało się, że po pierwsze, niewygoda właśnie z tego powodu, że marzenia, które sobie wymyślamy, czasami po prostu okazują się nie do końca tym, czego chcemy, bo jednak ten rodzaj stabilizacji akurat mi panience jest potrzebny. Okazuje się, że muszę mieć swoje miejsce, swoje biureczko i muszę tam i wtedy jestem najbardziej efektywna, czuję się bezpiecznie. Więc tu miałam niewygodę. Jak wróciłam do domu, to już się ucieszyłam, myślałam, że ojej, o tak, teraz to już jest to miejsce i już. No i okazało się, że nie, bo znowu muszę wyjechać i to było nieplanowane. Jest tysiąc rzeczy, które miałam zrobić i nie zrobiłam. Jest moje dziecko, które musi iść do szkoły i pogoda się popsuła. No więc jakby to jest kryzys, z którego być może ludzie mogą się śmiać, mówiąc, o, dziewczyno, naprawdę nie masz większych problemów, no ale ja się sobie przyglądam i sprawdzam, bo wiem, że gdybym to zaniedbała, to za 3 miesiące wybuchnę w takiej skali, że już to już będzie w ogóle nie do ogarnięcia. No więc sobie weszłam do środeczka z powrotem i zaczęłam sprawdzać, co tam się dzieje. Okazało się, że po prostu muszę zweryfikować swoje plany, zweryfikować swoje marzenia, zweryfikować swoje cele, pewne rzeczy odłożyć, pewne rzeczy włożyć, ale to jest dopiero początek, czyli jakby ten na samym końcu są ubrania, więc ja teraz jestem w momencie kryzysu, ewidentnie to czuję i wiem, że muszę sobie odpuścić temat ubierania się. Na chwilę, po prostu go odłożyć. Poukładać to, co głębsze, tak. I ubrania same się wyprasują, można by użyć. Wyprasują się same, absolutnie. Takiej metafory. Tak jest. I powiem Ci, że to jest ciekawe, bo wczoraj poczułam wielką ochotę wejścia do swojej szafy. W tym największym właśnie poczuciu takiego rozbicia fajnego, bo to jest fajne, w sensie, okej, to jest niewygodne, ale w momencie, w którym już wiesz, co się dzieje i wiesz, że ten kryzys tam się odbywa na jakichś tam różnych polach, no to jest już ciekawe dla mnie. Ja już wtedy się jaram, ja już jestem zainteresowana. No dobra, ale to o co Ci chodzi, Sylka? No i poszłam sobie do swojej szafy, stanęłam sobie przed nią. No i Pani kochana, no połowa rzeczy wyjechała, bo ale one na razie wyjechały tak połowicznie. Po prostu je na razie wyjęłam. I one są, leżą, wiszą obok. Dlatego, że muszę się poprzyglądać temu. Czyli jakby ja staram się, co polecam, ale też z drugiej strony wiem, że to jest trudne, bo w momencie, w którym jesteś w kryzysie, przyglądanie się ubraniom, czyli tworzenie tam małego kryzysu, jest trudne. Najprzyjemniej, i tego zawsze uczę, jest jednak przejść najpierw swój wewnętrzny kryzysik, obejrzeć go sobie, ułożyć się z tym wszystkim, sprawdzić, o co chodziło, zrobić, no jakby postawić kropeczkę i wejść do szafy z tą nową głową, z nowym ustawieniem wewnętrznym i sprawdzić, dobra, czy to jest jeszcze moje, czy już nie. No a ja oczywiście nie, ja jestem niecierpliwa panienka, po prostu musi natychmiast biec do szafy i sprawdzić. Więc na tej niecierpliwej fali wyjęłam połowę rzeczy, stwierdzając, że
Chryste Panie, co ja mam w głowie? Przecież to w ogóle już nie jestem ja. Mm-hmm. Ja mam tendencję do trzymania w szafie rzeczy wiele lat, niektórych, które po prostu bardzo kocham i zapominania po drodze, że to już jest coś innego, a moja miłość się skończyła. Więc na szczęście nie mam tendencji do gromadzenia wszystkiego. Są pewne rzeczy, które gromadzę, które na przykład są ze mną, nie wiem, 7 lat, 8. No i ewidentnie teraz popatrzyłam na to i stwierdziłam, no nie. Więc na razie to wyjęłam, bo to też chodzi o to, żeby nie działać w tym systemie takiego szału. Mhm. Tak, teraz pozbędę się wszystkiego. No, można żałować, też mam za sobą takie przygody. Dlatego na razie wyjęłam to i sobie obserwuję, jak się czuję z tym, co zostało. Wiedząc, że cały czas to widzę, że to nie jest, że jeszcze tego, nie wiem, nie sprzedałam, nie oddałam, nie schowałam na pawlaczyk, tylko cały czas jeszcze sobie na to patrzę. I to jest bardzo ciekawa faza w procesie, bo się oswajasz z tym, co masz w szafie. Czyli jakby założenie jest takie, to, co leży wyjęte, nie zakładasz tego, nie bierzesz tego do ręki, po prostu zostajesz z tym, co masz tam. No i powiem Ci, ja poczułam ulgę i dużą przestrzeń, w sensie takim, że dzisiaj nie miałam problemu z tym, żeby się, co mam na siebie założyć. Nawet miałam problem w drugą stronę, czyli miałam taki wybór duży, że się nie mogłam zdecydować. I to jest to bardzo przyjemne poczucie. Dlatego tak bardzo często mówię o tym, że czyszczenie szafy, ono nie jest do końca czyszczeniem szafy, ono jest czyszczeniem głowy i ustawienia tego, o co Ci chodzi w życiu. I dopiero szafa jest jakby końcem tego jakby procesiku. No więc teraz na razie jest mi wygodnie. Zobaczę. Być może to wszystko, co wyjęłam, wyjedzie, a być może za tydzień, kiedy mi się pewne rzeczy już bardziej tak jakby ustawią i się w tym bardziej osadzę i poczuję się w tym sobą, to być może coś wróci. Tego nie wiem. Chyba najfajniejsza rzecz o kryzysie to jest to, że po pierwsze on mija, a po drugie jak już minie, to jest znacznie lepiej. I lubię tą naszą synchroniczność, bo ja również będąc w moim kryzysie totalnie, nie wiem, co mam się ubierać jesienią jeszcze, wczoraj postanowiłam, że właśnie tak na przekór temu obejrzę sobie jakiś film na YouTubie, który mówi o trendach i tendencjach na ten rok. Poglądam sobie różne właśnie piękne kolaże, kampanie i tak się zainspiruję. Wiesz, że to podziałało? Ja nagle pomyślałam sobie, kurczę, połowę tych rzeczy to ja już mam. Ja sobie tylko tam dobrze to wszystko przesortuję i jestem tak podekscytowana, że będę mogła wrócić do miejsca, w którym jest większość moich ubrań, bo nie mam ich teraz przy sobie, że nagle zobaczyłam, hej, może odpuść sobie trochę, właśnie poinspiruj się i to też zmienia zupełnie moją percepcję własnych ubrań, bo wydawało mi się, że przecież nic tam nie ma, ale do czego zmierzam? Są osoby, jest ich całkiem dużo, które uważają, że ten kryzys jest do uniknięcia i jest w ogóle niepotrzebny i mówię to specjalnie tak na przekór, no bo można sobie ogarnąć kapsułową szafę i do końca życia mieć już zawsze coś dobrego do założenia na siebie. Czy Pani się z tym zgadza? Słuchaj, zgadzam się, dlatego że i wierzę w to, że są osoby, które naprawdę się w tym są w stanie odnaleźć. Znaczy, szczerze, nie wierzę w to, że nie mają kryzysów, ale to jakby być może jest pewien rodzaj wyparcia. Rozumiesz, no znamy takich ludzi, którzy żyją w stałym jakimś takim na takiej linijce równej i sobie żyją, idą przez życie i w sumie czasem im zazdroszczę, tak. Ale z drugiej strony nie do końca, no bo ja się po każdym kryzysie czuję tak cudownie i tak po prostu, że się tyle nauczyłam i po prostu, o Boże, więc jakby ja każdemu polecam kryzysy. Przepraszam, że to mówię, no ale taka prawda. Uważam, że to jest najbardziej rozwojowe i największe lekcje i jak się tylko coś zaczyna dziać, to ja już się cieszę, że wiem, że to jest na końcu. Znaczy nie wiem, ale wiem, że będzie lepiej, więc jakby, ale jest tak, że są osoby, które w ten sposób funkcjonują. Miałam kilka klientek w swoim życiu, którym bardzo zależało na tym, żebyśmy zbudowały kapsułowe szafy, bo one po prostu naprawdę miały tak zupełnie inne życie i tak bardzo były zajęte innymi tematami, że ta szafa miała być dla nich czymś, co jest przede wszystkim komfortem. Mhm. Że w szafie chcą mieć święty spokój na zawsze. Moje, jakby starałam się wytłumaczyć, że nie istnieje coś takiego jak na zawsze i że 2-3 lata to jest do zrobienia, bo jeżeli budujesz sobie kapsułą w szafę i tutaj zaznaczę, to nie znaczy, że to jest beżowo, czarno, biało. Tylko i że masz tylko 30 rzeczy. Tak, to chodzi o to, że to są Twoje rzeczy, one są ze sobą kompatybilne, ale mogą być kolorowe, wzorzyste, może być tam wszystko, co sobie życzysz. Chodzi o to, że one działają ze sobą wymiennie, że możesz uzupełniać je między sobą tak, w taki sposób, że nie wiem, mając nawet te 30 rzeczy, o których powiedziałaś, masz, nie wiem, 60 zestawów i naprawdę to działa. I więcej nie potrzebujesz. Jesteś minimalistką, masz w głowie, mam na myśli minimalizm, nie konkretnie związany z designem, czy tam z tym, w jaki sposób podchodzisz do życia, ale minimalistką w kontekście myślenia o ubraniach. Czyli nie potrzebujesz się nad tym zastanawiać, chcesz mieć w tym temacie święty spokój. Masz w szafie na tyle dużą, dobrą jakość, że wiesz o tym, że to Ci się nie rozsypie i przez te 3 lata będzie świetnie funkcjonowało. Nie zastanawiasz się nad trendami, bo to też nie ma znaczenia. Masz rzeczy, które są ponadczasowe i działają przez 3 lata, ale po 3 latach, no
To jest taki standardowo. 3 lata to jest moment, w którym kobieta po prostu się rozwija. Ona idzie gdzieś, coś się dzieje. Tak, może coś to się musiało zmienić. Tak, że jakby może być tak, że czuje się, chce się poczuć bardziej bezpiecznie. Więc chce na przykład wyjść z tych kolorów i z tych printów. Albo chce się poczuć bardziej kobieco, bo się zakochała, bo wyszła za mąż, bo urodziła dziecko, cokolwiek. No nie ma opcji, żeby nas po drodze nie spotykały małe kryzysy. Ja nawet nazywam kryzysem właśnie to, że nie wiem, zmieniasz miejsce zamieszkania. To jest kryzys, bo musisz się ustawić na nowo ze wszystkim. Sięganie najprostsze po najprostsze rzeczy w kuchni, kiedy jesteś u siebie, działasz z automatu i to jest wygoda, a w momencie, w którym jesteś w nowym miejscu, czujesz się kwadratowo. To już jest kryzys. Może cię wybić z swojej szafy, więc jakby nawet takie osoby, które potrzebują tego bezpieczeństwa, spokoju, tych kapsułowych szaf i tego niemyślenia o sezonach, one też na pewnym etapie zostają z tego po prostu delikatnie wybijane. Ale mogą tak działać. Dużo gorzej mają osoby takie jak my, które są wrażliwe, otwarte na te wszystkie sygnały z zewnątrz, wszystkie czujki cały czas na wierzchu, no bo nas te szybciej to po prostu trzepie. No. I tyle. Ale to nie znaczy, że to jest gorzej czy lepiej. Po prostu każdy z nas ma inaczej. Powiedziałaś o sięganiu po rzeczy w kuchni, a ja bardzo lubię robić porównania do jedzenia. I pomyślałam sobie, że to jest podobnie jak w przypadku przygotowywania posiłków. Są osoby, które będą przez całe życie jadły mniej więcej to samo na wszystkie posiłki. Chcą to uprościć, zoptymalizować i nie potrzebują dawać, nie wiem, upustu swojej kreatywności w kuchni. I tak samo jest z modą. Są osoby, dla których to jest jakaś przestrzeń do próbowania, eksperymentowania i ich poczucie estetyki, jakby w ogóle estetyka jest gdzieś wysoko wśród ich wartości, a są osoby, dla których jest to automat. I myślę, że warto po prostu poznać siebie i to uhonorować. I super, że mówisz, że to nie jest lepsze, gorsze, bo dla... Zresztą chyba Ci o tym mówiłam rok temu podczas tej rozmowy, że mi zajęło bardzo długo, dużo czasu w moim życiu, w sumie to może w zeszłym roku po raz pierwszy to zaakceptowałam, że dla mnie piękno i estetyka są tak istotne, że potencjalnie, nie wiem, rodzaj klosza w lampie czy t-shirt, jaki ktoś ubrał, ma dla mnie bardzo duże znaczenie i przestałam myśleć, że to jest trywialne, powierzchowne, głupie, puste, bo takie określenia miałam w głowie, bo taki też słyszałam feedback od ludzi, kiedy dzieliłam się swoimi przemyśleniami, tylko stwierdziłam, hej, może dla Ciebie to jest po prostu ważniejsze niż dla innych osób, zaakceptuj to i ciesz się tym. Tak. Dokładnie, wiesz, bo to jest dokładnie tak, jak mówisz, że każdy z nas jest zupełnie inny i ta różnorodność nasza w kontekście podejścia do ubrań, jedzenia, estetyki jest bardzo ciekawa. Mnie to bardzo interesuje i zajmuje, ale moje wybory są dla mnie istotne. To sobą się zajmuję, więc jakby ja nie muszę się tłumaczyć komuś z tego, dlaczego właśnie klosz lampy czy t-shirt taki jest dla mnie ważny, bo to są moje wybory i każdy ma swoje. Ale właśnie tak jak powiedziałaś, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć to, czego my w ogóle chcemy i co jest dla nas ważne. Bo przez większość rzeczy, jakby bazując oczywiście na doświadczeniu moim w pracy z klientkami, bo na pewno są osoby, które tak nie mają, ale ja mam swoją, wiesz, próbę i grupę osób, z którymi pracuję i tam każdy przychodzi do mnie z problemem. Więc jakby bazując na tej grupie, widzę, że każdy przychodząc myśląc, że tematem jest ubranie, okazuje się, że u każdego jest zawsze ten sam temat. On jest jakby ubrany w inne tematy, on jest jakby zapakowany inaczej, ale zawsze chodzi o to samo. Nie wiemy, co jest dla nas, nie wiemy, co jest nasze, nie wiemy, co nam się naprawdę podoba. Jezu, ja pamiętam, Karo, moją pierwszą terapię, znowu Ci tutaj, ja nie wiem, jak to się dzieje, że ja zaczynam się przed Tobą tak otwierać, nagrywając podcast, ale pamiętam swoją pierwszą terapię, w której byłam, jak się tylko urodziło moje dziecko i poszłam na nią dlatego, że wydawało mi się, że nie jestem w stanie ogarnąć miłości, która na mnie spłynęła. Nie byłam w stanie, to było tak ogromne, mnie to kompletnie rozwaliło. Ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Przytłaczające uczucie miłości i strachu o to małe dziecko, tego, że on na pewno za chwilę umrze i po prostu nie obudzi się nocą. Więc wiesz, ja wiedziałam, że to jest psychoza i że muszę natychmiast iść do terapeutki, ale moja terapeutka szybko się zorientowała, że w ogóle nie o to chodzi. I ona mi zadała pytanie jedno, które mnie po prostu zrzuciło z fotela. Zadałam pytanie, pani Sylwio, proszę mi powiedzieć, a co pani lubi robić w wolnym czasie? Wiesz, teraz mnie to śmieszy, Karo, ale ja się rozpłakałam histerycznie. Ja się nad tym jako 33-latka nie zastanawiałam, co jest dla mnie ważne i co ja w ogóle lubię robić w wolnym czasie. Ja szłam jak maszyna przez życie, realizując nie swoje potrzeby, nie swoje oczekiwania, żyjąc w jakimś po prostu chaosie przekonań, nawyków. No to był jakiś... Przypominam, pracowałam już wtedy od dobrych 10 lat z kobietami. Cały czas czułam niewygodę, nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego ja z tymi kobietami... Okej, super, one są bardzo zadowolone ze współpracy, ale ja czuję niedosyt. I no i to był ten moment, kiedy po prostu wszystko się zmieniło. Czyli to pierwsze pytanie, które ona mi zadała, nie wiem, czy było pierwsze, ale naprawdę pamiętam jako pierwsze,
ono mnie kompletnie rozwaliło. To był pierwszy kryzys, który mnie po prostu rozłożył na ziemię. Rozłożył mnie na łopatki, no w ogóle masakra. I ja zaczęłam się wtedy nad tym zastanawiać, nie byłam w stanie. Ona mi powiedziała, żebym spróbowała sobie napisać, co lubię robić. Nie byłam w stanie. Miałam blokadę, siedziałam nad pustą kartką. No wiesz, to są małe rzeczy, ale jestem pewna, że znajdzie się wśród nas tutaj słuchaczek naszych sporo kobiet, które też trochę ich je zatka na zasadzie, ej, ale ja sobie tego pytania też nigdy nie zadałam. I nikt mi go nie zadał. Bo ja, bo jestem po prostu super, super woman. Tak. I zasuwam, i robię, i działam, i mam swoje plany i tak dalej, ale czy one są w ogóle moje? No właśnie, bo niby realizuję się, podbijam świat i niby to jest o mnie, ale tam w ogóle nie ma mnie dla przyjemności, dla zabawy i nie będę jakby rozwijać twojego tematu, wiesz, psychologicznego, jakby jak to łączyć z momentem narodzin dziecka, bo to wiadomo, że to jest twój proces i też każdy może sobie tam sam zinterpretować, ale odniosę to do siebie o tyle, że ja też sobie zadaję to pytanie i czasami też nie znam na nie odpowiedzi. Kiedy się zatracam właśnie w tym robieniu rzeczy, które są niby fajne, a ja finalnie myślę sobie, kiedy ostatni raz miałam kilka godzin wolnego i stwierdziłam, że tak sobie coś porobię, tak o dla siebie, tak właśnie po nic. Mm. Tak nic z tego nie będę miała. Nie mam żadnego celu, nie wpłynie to na moją karierę i nie będzie to produktywne. To jest coś tak prostego. Czasami nas to paraliżuje. Ja myślę, że to bardzo często nas paraliżuje, wiesz? I to jest ciekawe, że ty już teraz masz takie rozkminki, bo naprawdę ja do 33 roku życia nie miałam w ogóle pojęcia, że jest taki temat. Że jest taki temat nawet. Więc ten rodzaj świadomości, którym się różnimy teraz i to, jak bardzo w ogóle wszystko się zmienia. Ja jestem naprawdę wielką fanką terapii i ogromną fanką rozwoju osobistego. Nawet nie trzeba iść na terapię. Jest teraz tyle niesamowitego wsparcia w internecie, w książkach, tak, że naprawdę możemy sobie z wieloma tematami poradzić. Nawet nie to, że poradzić, ale zajrzeć sobie same w pewne miejsca. Więc jakby, rozumiesz, przychodziły do mnie, ja nagle zrozumiałam, co się dzieje. Nagle zaczęłam nad tym pracować i stąd się wziął cały ten proces mojej współpracy z dziewczynami, bo nagle zrozumiałam, jak ja się ubieram. Oczywiście jak tylko ta terapia się skończyła, to cała moja szafa wyjechała i miałam ochotę ją spalić, bo to byłam kompletnie nie ja. Teraz jak mi się zdarza czasami zobaczyć jakieś stare zdjęcie, chociaż niewiele mam zdjęć z tamtego okresu, to mam takie, o matko boska, że jakby pamiętam te rzeczy, ale one były tak nie moje. One, wiesz, czasami jest tak, że patrzysz na rzeczy sprzed roku, dwóch, myślisz sobie, kurde, no fajne, naprawdę lubię to cały czas, a to tam był dramat, więc jakby to chodziło o to, jak bardzo byłam od siebie odłączona. Więc to jest dla mnie kluczowe, czyli praca z samymi ubraniami jest na samym końcu, bo my musimy najpierw się zorientować, co w ogóle nam się podoba. Co nam się podoba? Czy podoba nam się to, co nam ktoś pokazał? Czy podoba nam się to, co zobaczyłyśmy i naprawdę usłyszałyśmy nasze serduszko? My nie umiemy słuchać naszego wewnętrznego głosu na początku. Jakby nie wiemy, że tam jest cała odpowiedź, że tam w ogóle wszystko już jest. Jesteśmy tak zagłuszone, no jakby ja byłam w takim zagłuszeniu absolutnym i to tak dosłownie, wiesz, bo ja sobie zdałam sprawę, że w ogóle nie funkcjonuje cisza w moim życiu. Że ja byłam cały czas w hałasie. Radio, telewizja, słuchawki na uszach, muzyka, cały czas. I od tego momentu dopiero zaczęłam powoli uczyć się ciszy, która jest przerażająca, bo nagle słyszysz swoje własne myśli. No i potem jak już te wszystkie swoje myśli usłyszałam, to zaczęłam też słyszeć, bo myśli to nie jesteśmy my, ale to też trzeba się nauczyć. Więc jakby dopiero później zaczęłam słyszeć ten wewnętrzny głosik, który mi tam bardzo jasno i dokładnie mówi, co jest dla mnie, a co nie. No ale to jest proces. You're not your thoughts. Ale ja też jestem strasznie wdzięczna za to, że wiesz, ja w takim super młodym wieku miałam dostęp do pewnych źródeł wiedzy i jakiegoś tam poziomu świadomości, bo on przyszedł do nas, do wszystkich naraz, tylko niektórzy mieli wtedy 15, inni 20, inni 30, 40, 50 lat i uważam, że to jest super, że można już z tym obcować i poznawać siebie odpowiednio wcześnie. I myślę, że to bardzo, bardzo wpłynęło na to, kim jestem dzisiaj, że wiesz, możemy sobie tutaj gadać jak równy z równym, że po prostu przyszły trochę inne czasy dla nas wszystkich. Ale właśnie przez to, że my nie wiemy, jacy jesteśmy, nie wiemy, co lubimy, jesteśmy bardzo podatni na to, lub byliśmy przynajmniej przez dekady jakiejś tam, powiedzmy nawet modowej edukacji, na to, co jest nam wmawiane, że właśnie jest modne, że się nosi, że wypada mieć i my must to płyniemy. Have, mój ulubiony. Tak. Must have sezonu. No właśnie, to zacznijmy od tego. W takim. Co jest nie tak z must have'ami? Skoro no must have, no to przecież no to must i kupuj. Słuchaj, no dla mnie to jest po prostu tak, jakby ktoś wziął bacik i po prostu popędzał cię, klepiąc cię po pleckach. Hej, kup to. To jest twoje. To jest jakiś rodzaj kolejnego przymusu i kolejnego przekonania, które nie jest twoje. To ja decyduję, co jest dla mnie.
co ja chcę, co ja muszę. W ogóle wiesz, opcja pod tytułem muszę, powinnam, to jest jakby, to jest coś, co absolutnie dobrze byłoby, żeby znikło z naszego słownika, ponieważ same siebie tym katujemy. Jeżeli rano wstajemy mówiąc, Jezu, dzisiaj muszę to zrobić, a powinnam to, to jest kompletnie inna narracja, niż kiedy wstajemy rano i mówimy, o, dzisiaj zrobię to. Dziś chcę zrobić to. Przecież to jest dokładnie to samo. I tak to zrobisz. Ale ta narracja powoduje inny rodzaj odczuć i emocji. I tak samo jest z ubraniami. Jeżeli ktoś do mnie mówi must have sezonu, to ja, będąc osobą, którą jestem od jakiegoś tam czasu już po terapiach i w mojej świadomości, a mówię, a spadaj, absolutnie nie zamierzam nawet... To już wiem, czego nie kupię. To już wiem, czego nie kupię, dokładnie. Ale wiesz, oczywiście, że jestem ciekawa, zajrzę, sprawdzę i mówię, Jezu, naprawdę, ale serio? Po prostu tak jakby... Nie wiem czasami, czy to jest dla klików, czy to jest po prostu wykupiony materiał, że must have. Tak. Nie, dla mnie nie ma czegoś takiego jak must have. Jedyny must have, który można by było sobie wrzucić w własny system, to jest taki, że to, co naprawdę musisz zrobić, to jest ogarnąć tego, czego chcesz. Ogarnąć to, czego chcesz. To jest jedyny must. Oczywiście to nie jest must, bo każdy ma swój czas na to. Ja też zaczęłam bardzo szanować to wiele lat temu już, jak każdy inaczej pewne rzeczy przechodzi, jak każdy ma swoje inne tempo, że wiesz, ja zawsze byłam super szybka, taka wiesz, w ogóle po prostu niecierpliwa i mi się wydawało, no jak to, no przecież... Zmiana teraz. Tak, a jeżeli ja jestem taka szybka, to na pewno każdy tak samo. No nie, moje klientki mnie szybko nauczyły, bardzo szybko mnie nauczyły, że każdy ma swój czas. Niektóre potrzebują z nich roku, niektóre potrzebują miesiąca, niektóre potrzebują 3 miesięcy, niektóre potrzebują przerwy i ja to bardzo szanuję i to trzeba też jakby zrozumieć i w sobie zaakceptować, że tak jak mówi mój ukochany koan Zen, wszystko przychodzi w sobie w właściwym czasie, a nie wtedy, kiedy chcemy. Czyli dla mnie absolutnej po prostu kontrolflika przeszłościowego, bo już tam tak nie jest. I czasami mi się coś tam odpala, ale ogólnie byłam kontrolflikiem i niecierpliwą bardzo osobą, która chciała mieć wszystko teraz, to co sobie wymyśliła. No to taki koan Zen, no to jest po prostu, wiesz, killer. No jak to? W tym czasie, w którym ja chcę, w tym czasie, w którym teraz, a nie w sobie właściwie. Nie, po prostu Zen mnie nauczył, jakby ta filozofia, z którą studiowałam przez wiele lat, nauczyła mnie tego rodzaju podejścia. Wszystko dzieje się w sobie właściwym czasie, to znaczy, ty będziesz miała swoją gotowość, to się tym zajmiesz. Teraz nie masz, to się tym nie zajmujesz. Jest dla ciebie temat kryzysu teraz, nie masz czasu z nim pracować, siły, ochoty, jakby przestrzeni, nie rób nic, zostaw. Że jakby musimy też umieć, to też musimy, dobrze jest umieć, mieć dla siebie taką wyrozumiałość, że te wszystkie procesy, kryzysy, zrozumienie, rozwój, świadomość, one po prostu potrzebują przestrzeni i jedyne, to jest właściwie jedyna rzecz. Takiej ciepła, wyrozumiałości i przestrzeni. Bo też możemy poczuć się przytłoczone. Zobacz, sama powiedziałaś o tym, że teraz mamy dostęp do wszystkiego, ale zobacz, to tak jak z ubraniami. Wszystkiego jest za dużo. Jest za dużo ubrań, za dużo komunikatów, za dużo mówienia o tym, że moda jest eko albo nie eko, albo że jest straszna dla planety, albo że jest dobra dla planety. Że jakby można się w tym wszystkim kompletnie pogubić, jeżeli nie masz do tego odpowiedniego dystansu i nie dajesz sobie przestrzeni na to, żeby sama odpowiedzieć sobie na pewne pytania. Nasuwa mi się kolejna myśl, więc od razu powiem, że na przykład bardzo mi dużo pojawiało się pytań kilka lat temu o to, jak to jest pracować w takiej branży, która po prostu niszczy planetę i jak ty możesz pracować i pomagać kobietom kupować ubrania i tak dalej. I miałam taki moment, że pomyślałam sobie, o Jezu, o matko, rzeczywiście. Jestem przestępcą. Jestem przestępcą, dokładnie, co ja robię. Ale miałam takie halo, zaraz. Ja już jestem na tyle duża, że mogę sobie sama w to zajrzeć. I sobie zajrzałam i okazało się, że ja po prostu uczę kobiety kupować świadomie. Że nie uda nam się uniknąć kontaktów z sieciówkami. Nie uda nam się, dlatego że nie każda z nas ma na tyle budżet do zagospodarowania, że może kupować tylko i wyłącznie u sprawdzonych, ekologicznych twórców, najlepiej po prostu, którzy, wiesz, korzystają ze sprawdzonych źródeł, bo te rzeczy kosztują 1000 euro. Albo są w rozmiarach bardzo ograniczonych. Albo są w rozmiarach, rozumiesz, jakby nie każdy ma taki zasób, więc jakby powodowanie jakiegoś poczucia winy, wpędzania, wiesz, kobiety w jakieś po prostu, ej, ale ty jesteś w ogóle jakaś straszna, bo kupujesz w H&M-ie. No nie, w H&M-ie też można dobrze kupować. Jakby ja wtedy musiałam sobie ze sobą chwilę posiedzieć, zastanowić się, jak to działa i jak ja to robię i co mam do powiedzenia. I znalazłam sobie na to swoją własną, jakby, swoją własną metodę. I tej metody uczę moje klientki i też uczę je tego, żeby nie dawały się wpędzać w to poczucie winy, że o Jezu, wyszłaś ze sklepu z siatką plastikową, na przykład gdzieś tam, z Carrefoura czy skądś. No jakby czasami jest to nieuniknione, a ta siatka jest po coś potrzebna. Ja na przykład czasami potrzebuję tej foliówki do czegoś konkretnego, żeby ją dalej użyć. Więc jakby każdy ma swoje, musimy to znaleźć. Ale widzisz,
tak dużo komunikatów dotyczących i ubrań, i tego, co z nimi robimy, i z tego, z czego są zrobione. I no jakby można zwariować, więc jeżeli nie znajdziesz swojej metody i nie znajdziesz swojego serduszka i tego, czego ty tak naprawdę chcesz, no to możesz czuć się zagubiona. A wtedy kryzys jeden za drugim po prostu w kolejeczce. Ale w sumie fajnie, że nawiązałaś do tego tematu ekologicznego, bo jest to na pewno aspekt bardzo, wiesz, obecny w moim życiu. I też takie rozkminy ekologiczno związane z poczuciem winy, które mam w sobie i które do mnie wracają bardzo regularnie. Bo nasuwa się takie pytanie, no dobra, czy można w takim razie lubić modę, bawić się tą modą, podchodzić do niej w jakiś sposób właśnie świadomie, ale nie popaść w manię kupowania? No oczywiście, że można. Można, absolutnie. Wiesz, można, w ogóle mogę to odwrócić. Osoby, które na przykład są bardzo, jakby osoby, które żyją w sposób bardzo proplanetarny, proekologiczny, mają bardzo określony styl. Dlatego, że nawet wczoraj miałam taką rozmowę ze swoim facetem na temat stylu, że bardzo szanujemy to, że jest drugi, trzeci, czwarty obieg. Bardzo szanujemy to, że w ogóle jest vintage cały czas obecny na rynku, ale to nie jest nasze. Jakby chodzi o to, że to nie jest mój styl. Ja mogę wyciągnąć z vintage, bo kocham futro i kocham płaszcz skórzany, ale to jest koniec, decyd. Bo jakby chodzi o to, że mój styl jest inny. Ja mam bardziej futurystyczny, bardziej minimalistyczny. No nie znajdziesz tego po prostu w second handach, vintage nie znajdziesz. No i co teraz? Czy to znaczy, że jesteśmy już kompletnie odłączeni od proekologii? No nie, bo chodzi o to, że wiemy, w jaki sposób robimy te zakupy, wiemy, co robić z rzeczami, których już nie potrzebujemy. Umiemy zrobić zakupy i w Zarze, i w Uniqlo, i w Kosie, i w H&M, i w markach, które są oferowane na rynku przez małych twórców. Wiemy, jak to robić, ale nie chcemy dać się zwariować. Jakby odmawiam absolutnie tego, żeby mnie ktoś próbował wrzucić w jakąś konkretną szufladkę. Że ty to robisz to, a jak zrobiłaś inaczej, to już koniec. No jakby, słuchaj, sorry, ale ja tutaj wiem, czego ja chcę. I tobie się może to podobać lub nie. Absolutnie masz prawo do tego, żeby mieć na ten temat swoją opinię. Ale mnie to tak naprawdę trochę nie obchodzi. Bo wszyscy się zmieniamy. Miałaś prawo do tego na przykład, żeby przez rok czy dwa mieć absolutny flow na ekologię. I to był twój konik. I tam byłaś. Ale mija dwa lata. Ty jesteś gdzie indziej jako kobieta. Ty się rozwijasz. Miałaś kilka po drodze przeżyć, które ciebie kształtują dalej. I nagle zaczynasz stwierdzać, że o, a właściwie to teraz podoba mi się to. I sama decydujesz, bo masz swoje sumienie i decydujesz sama, co robisz. Masz do tego prawo. Ale tak jak powiedziałam, komuś się to może nie podobać. Natomiast myślę, że to jest bardzo trudne dla większości ludzi, żeby po prostu czuć się spokojnie i bezpiecznie w swoich wyborach, bo jesteśmy atakowani. Szczególnie osoby, które są jakkolwiek publiczne. No bo ja przy swoim zasięgu jeszcze w ogóle to mnie nie dotyka. Ale myślę, że na przykład, nie wiem, moja przyjaciółka Jus, która ma już tam, nie wiem, nie pamiętam, z 90 tysięcy obserwujących, mówi: Sylka, ja już naprawdę muszę bardzo uważać, z czym wychodzę z Auchan i nie daj Boże, ktoś mi zrobi zdjęcie, bo czy ja mam foliową torebkę, czy nie, to zaraz będzie komentowanie. I nie tylko zresztą Jus mi o tym mówiła, to teraz akurat może taki przykład generyczny, ale wiesz, o co chodzi, tak. Że jakby teraz nagle musimy wszyscy być bardzo ostrożni, bo nam zaraz coś ktoś wytknie, bo powiedziałyśmy kiedyś inaczej, ale tylko krowa nie zmienia zdania. No, otworzyłaś tutaj dużo różnych drzwi, jakby też przyzwolenie społeczne na to, żeby się zmieniać. Na przykład przyszedł mi do głowy przykład, że ktoś, nie wiem, całe życie nie pił kawy, nagle zaczyna pić kawę i cały świat mówi: jak to? Przecież nigdy nie piłaś kawy. Wow, zmieniło mi się, szok, nie? No. Po prostu tak samo w przypadku preferencji ubraniowych, ale też do czego, o co mi chodziło w tym pytaniu, to też to, że lubisz mieć różne stylizacje, lubisz się nimi bawić, ale to nie oznacza, że ty jako Sylwia siedząca w tej branży będziesz co tydzień kupowała sobie kilka nowych rzeczy. Że to warto podkreślić, że można operować tą modą, siedzieć w niej, bawić się nią i nadal bazować na tym, co już masz, kupować sobie pojedyncze, fajne rzeczy, umieć się nimi cieszyć i nosić je wielokrotnie, a nie teraz, jeżeli właśnie ja stwierdzam, że wraca moja młodzieńcza miłość do mody, to teraz po prostu nowa szafa co miesiąc, że nam się wydaje, że to jest taka skrajność, że albo jesteśmy w ekoascezie, albo po prostu pełna konsumpcja. Tak, nie, jest mnóstwo odcieni, oczywiście, jest mnóstwo odcieni po drodze. Nie powiedziałabym akurat właśnie szarości, bo w modzie to raczej kolory, ale wiesz, o co chodzi, jest po prostu bardzo wiele różnych opcji. Najważniejsze jest to, żeby rozumieć to, czego my chcemy i nie ma zero-jedynkowe, znaczy oczywiście każdy może mieć swoje zero-jedynkowe podejście. Ja go nie mam, raz mam tak, raz mam tak. I to jest piękne w modzie, że właśnie możesz, mając w szafie wszystko już,
możesz nawet pozbyć się połowy i nagle odkryć od nowa nowe zestawy, bo właśnie paradoksalnie im masz mniej, tym więcej, tym bardziej rozumiesz, co jeszcze można z tym zrobić i jak to jeszcze wzbogacić. Ja miałam przez chwilę taki takie myśli, no bo jakby znasz mnie i wiesz, że odmawiam stylizowania się na Instagramie, jakby pokazywania bardzo mocno tego, co mam na sobie. Mnie jakby to w ogóle nie kręci, bo ja nie daję rad. Ja bardzo nie lubię generycznych rad, nienawidzę mówienia dla takiej figury to, a najlepiej ukrywamy to tym. No jakby to jest w ogóle kompletnie nie moje podejście, więc też nie chciałam pokazywać siebie. I potem zaczęłam kopać w tym, dlaczego ja tego nie chcę robić. I okazało się, że chodziło o to, że właśnie mi się to jest strasznie głupie, co powiem, ale no miałam taką myśl, przyznam się do tego, że pomyślałam sobie, kurde, bo ja po prostu nie mam nowych rzeczy za bardzo. Więc jak pokażę i dziewczyny się pytają skąd, to ja mówię, no zaraz. Cały czas to samo. No, właśnie, że jakby, ja mam po prostu jakieś swoje ukochane rzeczy. Okej, czasami zjawia się coś nowego, ale to są naprawdę, to jest rzadkość. Ja naprawdę uwielbiam korzystać ze swoich zasobów, kręcić się wśród nich. Czasami coś kupuję na Vinted, bo akurat miałam straszną ochotę na to rok temu i po prostu nie zdążyłam, więc sobie wynajdę to, więc kupuję to jest coś. To ekstra patent. No właśnie, więc jakby na Vinted jest wszystko. Tak. To nie jest reklama. Chodzi o to, że po prostu naprawdę, nawet moja przyjaciółka ostatnio zobaczyła mnie w jakimś kostiumie i zapytała, ej, skąd masz ten kostium? Ja mówię, stara, to jest H&M, ale kupiłam go na Vinted, bo nie zdążyłam, jak był w sklepie. I mówię do niej, wejdź na Vinted, na Bango znajdziesz. I oczywiście, że znalazła i wysłała mi zdjęcie i w ogóle wygląda super. Więc rozumiesz, to jest tak, że ja sobie działam we własnym zakresie. Nie, jakby każdy ma swój budżet, każdy ma swoje plany, każdy jakoś rozporządza swoimi zasobami wedle własnych potrzeb. Ważne, żeby wiedzieć, czego się potrzebuje i czego się chce. I ja po prostu złapałam się na tym, że mi się wydawało, że to jest nieatrakcyjne, że ja po prostu nie mam codziennie nowej rzeczy od Gucci i od... No nie, to w ogóle nie jest mój temat, ja mam inny. Ale właśnie myślę, że pokazywanie tych powtarzających się stylówek bazujących na tych samych ciuchach może być super inspirujące i właśnie znacznie bardziej trafiające do ludzi, którzy nie kupują co chwilę czegoś nowego, tak, bo oni chcą, nie mogą. Tak, absolutnie, masz rację. Więc jakby ja to mega supportuję i też po raz kolejny ku zdziwieniu naszemu miałam bardzo podobnie, jak założyłam bloga modowego, kiedy miałam, uwaga, 13 lat i wrzucałam stylówki, byłam zafascynowana, bo to były początki blogów modowych, ja tam na jakimś lookbooku, bloglowi, jakieś takie różne były platformy, obserwowałam laski, które potem stały się super sławne, ale to były takie początki początków. I pamiętam, że po kilku miesiącach przestałam, bo miałam dokładnie tę samą refleksję. Mówię, jak ja mam inspirować tych ludzi, jak ja mam 13 lat i nie mam pieniędzy. Skąd mam brać te ciuchy? To też było ciekawe, bo to rozpoczęło moją zajawkę na lumpy. I z tych 5 groszy, które tam miałam z kieszonkowego, chodziłam sobie do second handów i kompletowałam sobie całkiem niezłe stylizacje. Ale pamiętam, że miałam takie poczucie, że to mnie całkowicie w ogóle wyklucza ze świata mody, stylu i bycia inspirującą. A fajne jest to, że teraz, kiedy minęło trochę lat, mamy czasy, w których to może być właśnie nasz atut. Bo my zdajemy sobie sprawę też jako odbiorcy różnych treści w internecie, że te wszystkie shoppingowe wręcz blogi są po prostu nieadekwatne. I nadal wiem, że jest ogromna mania kupowania w społeczeństwie, z którą trzeba walczyć, bo jakby zakupy to nie jest, no właśnie, zakupy to nie jest terapia, bo popatrz, ktoś mógłby tak upatrzeć na twoją pracę, kto nie zgłębia tego, co naprawdę robisz, że wiesz, terapia stylu, to idę do sklepu i kupuję 20 nowych rzeczy. Kurde, w ogóle o tym nie pomyślałam. Jak mi to teraz padło, dlatego na spontanie mówię. O kurczę, w ogóle o tym nie pomyślałam, słuchaj, to straszne. No. A to w ogóle odwrotnie. To w ogóle jest odwrotnie. Ojej, wiesz co, muszę nad tym pochylić się później i zastanowić się, czy ja przypadkiem... To jest pomysł na post. No tak, czy ja przypadkiem nie wysyłam jakichś sygnałów mieszanych, o rany. Dobrze, tak, ale absolutnie masz rację. Nie, terapia stylu to jest kompletnie co innego, natomiast rzeczywiście trzeba o tym napisać. Ale ja też po tej rozmicy, zresztą z tobą o tym rozmawiałam a propos tych ubrań, które dobrze jest pokazywać kilka razy, bo to jest inspirujące właśnie dla kobiet, bo przecież każda z nas raczej funkcjonuje w opcji średniej półki. Tak. I osoby, które się tutaj obserwują na Instagramie, to też jest tak, że jakby obserwuje mnie bardzo konkretna grupa kobiet i tak jak i ciebie, więc jakby raczej mamy bardzo podobny zasób i bardzo podobny koszyk zakupowy, więc jakby poruszamy się w podobnej rzeczywistości, tak mam przynajmniej wrażenie, a ja jeszcze jestem, podkreślę znów, panienką, więc uważam za niemoralne po prostu wydawanie zbyt dużych sum, bo no po prostu jest to bez sensu dla mnie, ja wolę i mam na to inne patenty, znalazłam sobie na to różne sposoby, więc ja akurat mam takie podejście, ale
uważam, że to jest właśnie bardzo inspirujące i ciekawe i myślę, że zacznę to robić. Już nawet miałam taki moment, że zaczęłam. Ale teraz mam inne rzeczy, o których mówię, bo wydaje mi się, że właśnie ta moja szafa, która teraz znowu będzie mniejsza, ona będzie miała dużo więcej do pokazania i do inspirowania kobiet, które mają podobny styl jak ja. Bo też jest tak przecież, że dziewczyny, które mnie obserwują, mają każda inny styl. Mhm. I to też jest tak, że ja pracuję z dziewczynami i nie po to, żeby robić kalkę, tylko po to, żeby odkryć to, co w nich w środeczku gra. I bardzo często są to niesamowite historie. Bo jak wiesz, ja nie pracuję na żadnych szablonach typu taka figura to potrzebuje tego, a taka... Jak to? Przecież jest sylwetka, jabłko, gruszka, banan tak, i kapusta ogród. Czerwona. I przecież to nam rozwiąże wszystkie problemy. Tak, i jeszcze jest do tego wiosna, zima, lato, jeśli chodzi o kolorystykę i już właściwie masz to zamknięte, nie? No jakby ja naprawdę z ogromnym przerażeniem czytam czasami różne jakieś opracowania, czy w internecie, czy jakieś e-booki właśnie wpadają mi w ręce, w których są tego typu rady. Ale z drugiej strony myślę sobie, że pewnie one też znajdują swoich odbiorców. Na pewno tak jest. No ale ja po prostu trochę łamię ten system, bo uważam, że jak będziesz się próbowała wbić w jakąś szufladę, właśnie szufladę typu gruszka, jabłko, szufladę typu wiosna, coś tam, to być może, jeżeli nie chcesz wchodzić głębiej, nie chcesz w tej świadomości swojej trochę pogrzebać, to być może ci to pomoże. Mhm. I faktycznie to jest coś, z czym kobiety przecież, no wiesz jak to jest, rynek potrzebuje bardzo wielu podejść. I być może to jest to podejście, którego potrzebuje duża większość kobiet. Ale ja jestem po prostu fuck the system. Ja odwrotnie. Ja muszę to zrobić odwrotnie. Trzeba zacząć od środka, bo tak naprawdę to jakie kolory, to jakie fasony, to jakie formy, to wszystko wyjdzie z tego, o co tobie chodzi. I czasami to jest wręcz odwrotne dla sylwetki. Czasami się tą sylwetkę kompletnie psuje. Ale jeżeli masz ochotę na to i to jest dokładnie to, że na przykład, nie wiem, mam klientkę, która bardzo kocha dekonstrukcję, a ma sylwetkę, która jest wymagająca, powiedziałabym. I ona do mnie przyszła, pamiętam, z tematem, chciałabym zakryć to, schować to. No ja sobie usiadłem i powiedziałam, co? No to nie. To albo poczekaj, to zróbmy to od początku. Popracujmy nad tym celem, z którym przyszłaś. Skąd się wzięło to, że chcesz to ukryć? Przegadałyśmy, zrobiłyśmy i okazało się, że w ogóle nie o to chodzi. I teraz ona nosi rzeczy takie, że za każdym razem, kiedy wychodzi na miasto, ktoś ją zaczepia i pyta, matko, skąd pani ma to? Boże, ale pani świetnie wygląda. I naprawdę nie ma to nic wspólnego z jej sylwetką, tylko z tym, jak ona się niesie, jaką ma charyzmę w sobie, bo po prostu czuje, że to, co ma na sobie, to po prostu realizuje wszystkie jej wewnętrzne potrzeby. Nie ma żadnego znaczenia ta sylwetka. Bo tak sobie myślę, że to może być wręcz szkodliwe, kiedy idziemy na taką analizę sylwetki, żeby ktoś nam dopasował fasony do właśnie chociażby tych gruszek, jabłek i na przykład ty nigdy siebie nie określiłaś i ktoś ci mówi, że masz sylwetkę gruszki, to oznacza, że masz, nie wiem, wąskie ramiona i szerokie biodra i masywne uda. I ty nagle po prostu sobie programujesz. O kurde, masz mam masywne. Dupę. No dokładnie, mam masywne uda. No. O kurczę. No ale tak to działa, Karo, wiesz, to tak... Że to może nam bardziej naprawdę zrobić krzywdę. No wiesz co, liczę na to, że jak kobieta, która idzie do takiego wsparcia jako dorosła osoba i słyszy coś takiego, to już trochę filtruje te wiadomości. Tak, mam taką nadzieję, ale wiesz, nie wiem jak jest. Tak. Natomiast wiesz jak to jest, jak się jest dzieckiem. Kiedy jesteśmy dziećmi, słyszymy różne ciekawe komunikaty, różne ciekawe opinie. O moich ramionach szerokich mówiłam już w wielu odcinkach, więc ja usłyszałam taki komunikat i proszę, wsadziłam się w szufladę i nie nosiłam fasonów odsłaniających ramiona, więc dlatego widzę zagrożenie w tym takim etykietowaniu. Słuchaj, to jest zagrożenie, dlatego, ale z wielu powodów różnych. Myślę, że w tym momencie, w którym, nie wiem, osoba dorosła idzie na taką analizę i słyszy takie rzeczy, to rzeczywiście czasami jej może pomóc to, ponieważ ogranicza sobie pewnego rodzaju fasony. Rozumiesz, jak to może działać? Mhm. Że dzięki temu, dlaczego to ułatwia? Dlatego, że ograniczasz sobie pole, że już nie musisz korzystać z całego jakby z całego wachlarza tego, co jest dostępne, tylko ograniczasz się do pewnego miejsca, czyli tych spodni nie, te tak, te spódnice nie, te tak. Jakby to jest ograniczające, dzięki czemu wydaje nam się, że jest to wygodniejsze. I być może tak to działa. Co nie znaczy, że na pewnym etapie cię nie zaczyna to gnieść gdzieś w środku, bo myślisz sobie, kurde, ale zaraz. Ale ja chcę coś innego, to nie jest w ogóle moje. Żeby mi się w ogóle nie podobały. To jest kolor, on mi się nie podoba. I wiesz, mam dziewczynę, nie wiem, stoi przede mną dziewczyna, zakłada na siebie... I jakby ona mówi, to jak ty pracujesz z kolorami? Ja mówię, no stara, no zobaczysz, no jakby poczekaj, to ja ci teraz nie powiem, jak pracuję z kolorami i nie powiem ci, jakie kolory są dla ciebie. Ja muszę cię z tym zobaczyć. Ty i musisz siebie musi... zobaczyć. I ja przede wszystkim, jak stoisz przed lustrem i masz w środku to, czego chcesz, rozumiesz, o co ci chodzi, po co w ogóle przyszłaś do takiej Sylwii i co teraz robimy, to w momencie, w którym ty to wszystko już wiesz i w końcu idziemy na te zakupy i ty stajesz przed lustrem
no to sorry, ale wiesz. I na przykład mam dziewczynę przed sobą, jakby, dobra, okej, okay. Są rzeczy, które absolutnie, kategorycznie odmawiam i mówię, że nie, żadna osoba, żadna, czy młoda, czy przepraszam, nie chciałam powiedzieć, żadna stara, bo ja jestem stara, czy młodziutka, czy starsza, nie ma znaczenia, nie może według mnie zakładać rzeczy, które są rozbieloną szarością, czyli szarość melanżowa, która nie dresowa, okay. Bo dresowa jest inna, ale te wszystkie sweterki, które są beżowe, beżowo-zielone, szaro-zielone i jeszcze mają rozbieloną nitkę, to jest koszmar dla każdej cery, dla każdej urody. No chyba, że masz ochotę i potrzebę się po prostu oszpecać. Proszę powiedzieć. Chcesz wyglądać dzisiaj brzydko? Ale to słuchaj, każdy ma swoje i jeżeli jest taka potrzeba, proszę bardzo. Natomiast jest to absolutnie jedyna rzecz, którą mówię wszystkim. Błagam, zwracajcie uwagę na te wszystkie rozbielenia, na te białe nitki, które pojawiają się w szarościach, białe nitki w zieleniach. To jest po prostu śmierć. Wyciąga nam, nawet jeżeli nie masz, to nagle masz sińce pod oczami, zaróżowienia, no wszystko ci wychodzi, czego nie masz ogólnie. Więc tutaj mówię absolutnie nie, kategorycznie, ale ogólnie, jeżeli staję przed lustrem z kobietą, która gdzieś tam mi z tyłu głowy, jak ją zobaczyłam po raz pierwszy, wydawało się, o kurde, ona będzie wyglądała świetnie w tym, a tego musi absolutnie unikać. I ona potem mi staje przed lustrem z tym, co ma w ręku, czego absolutnie musi unikać, i wygląda zajebiście. Wiesz dlaczego? Dlatego, że się czuje super. Tak. I ona to widzi i mówi, kurde. Ja mówię, no super. Więc jakby ja nigdy z góry nie lubię, nie zakładam, nie oceniam, nie wrzucam w żadne szuflady, bo naprawdę rzeczywistość mnie tyle razy zaskoczyła, bo to jest to, jak ty się czujesz. Jeżeli ktoś ci mówi, no nie proszę, słuchaj, no ale dla ciebie to czerwień jest beznadziejny, wyglądasz mnie ordynarnie, albo po prostu twoja uroda i czerwień to jest za dużo. No a potem ty stajesz przed lustrem w tej czerwieni i ja widzę. Że ja to dźwigam. No, że ty to dźwigasz i niesiesz i nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby taką uwagę stworzyć. Albo odwrotnie, jeżeli, nie wiem, ktoś powie, no ale ty z twoją skórą, no to w ogóle... Przysięgam ci, dziewczyny przychodzą do mnie z takimi opiniami, że ja naprawdę powinnam to spisywać. No wiesz, z twoją cerą, no to absolutnie musisz unikać różu. I ona zakłada, słuchaj, ten róż blady. I ja bym powiedziała z daleka, kurde, nie znając dziewczyny, powiedziałabym, no risky. Ale widząc, co się dzieje z jej oczami, z jej w ogóle wnętrzem, kiedy ona ten róż zakłada, no mówię, no nie, no nie ma bata, no to jest jej kolor. I to jest tego kwestia, nie? I tak samo jest z formami i ze wszystkim, więc dlatego myślę, że są osoby, które by się odnalazły w tych wszystkich szufladkach i jest im to potrzebne do czegoś, bo jeszcze nie są gotowe na to, żeby zajrzeć do środka. Albo nawet nie wiedzą, że jest taka metoda, no bo naprawdę to jest bardzo wąska grupa, która wie, że jest coś takiego. Albo i jest to na chwilę, a jest grupa właśnie wąska, która mówi, ej kurde, ale to, co mówisz, do mnie przemawia i ja chyba chcę zajrzeć tam i chcę sprawdzić, jestem gotowa. Trzeba mieć gotowość, to wymaga odwagi. Kurczę, Karo, no nie każdy, i ja to totalnie szanuję, nie każdy jest w tym miejscu, w którym chce sobie zajrzeć do środka. Wiesz, jakie to jest niemiłe. Na dzień dobry jest to bardzo, potrafi być niemiłe. Później jest wolność, później się okazuje, że w ogóle życie zmienia się i jest zupełnie co innego. No ale początki bywają trudne, no. Wymyśliłam kolejną analogię jedzeniową. No. Że to jest tak samo, jak rozpoczynasz swoją, w cudzysłowie, przygodę ze zdrowym jedzeniem. Mm. No to zaczynasz od jakichś podstaw. Nie możesz nagle stwierdzić, że teraz tak, nie będziesz mrozić, nie będziesz używać żadnych gotowych produktów i będziesz gotować według 5 przemian, zamówisz sobie przyprawy prosto z Indii. Jakby ci ktoś dał taką listę na start ze zdrowym jedzeniem, nikt nie jest na to gotowy. Znaczy, trzeba byłoby wziąć urlop. Ja ci mogę powiedzieć po sobie, absolutnie tak. Nie ma takiej opcji. No, więc jakby powolutku. To jest ten cały proces, ale żeby do niego dojść, trafiasz na przestrzeni swojego życia na takie kapsułowe szafy, czy na sylwetki gruszki, czy na jakieś kolory, które służą twojej urodzie. Tak samo jak zaczynasz od tego, że nie wiem, gotujesz sobie sama strączki, ale może przez kilka lat kupowałaś je w puszce, może ograniczasz produkty zwierzęce raz w tygodniu, potem ograniczasz je 3 razy, a potem może 5. I to jest właśnie te baby steps, bo byśmy się po prostu przytłoczyli, gdyby trzeba było teraz flaki sobie, wiesz, wyciągnąć na wierzch i zacząć i wszystko taki reset naraz. Wiesz co, ale powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo przypomina mi się, że bardzo wiele dziewczyn, które do mnie przez te lata wszystkie przychodziły, trafiały do mnie mówiąc w taki sposób dosyć taki, wiesz, nie wiem jak to powiedzieć, taki z takim rozczarowaniem, że no wiesz, ja tutaj trafiłam do ciebie po przygodzie ze stylistką. Mm. A ja mówię, hej, ale poczekaj. Ty nie bez powodu trafiłaś tam wtedy. Ty nie bez powodu trafiłaś na tą konkretną dziewczynę. Tam była, jakby byłaś pewnego rodzaju, miałaś sobie gotowość, otwarcie i ona wtedy przyszła. I ty sobie wtedy z nią popracowałaś, sprawdziłaś, zobaczyłaś, jak to działa,
I to nie jest tak, że zmarnowałaś czas i pieniądze. Absolutnie nie. To jest krok. To jest tak jak w terapii, kiedy ktoś mówi, że o Boże, muszę... myślałam, że mam już to za sobą, myślałam, że mam to z głowy i wracam na terapię. A ja zawsze mówię, hej, ale jesteś jak cebula. My musimy najpierw jedną warstwę zdjąć, żeby wejść do tej piątej. Nie da się wejść z warstwy... Tylko taka niekończąca się cebula. No niekończąca się, no ale wiesz, jakby jesteś na poziomie zero, to nie wskoczysz nagle na poziom minus pięć. Musisz przejść przez każdy poziom, to jak w grze. No wiesz dobrze, analogia do grania, nie wiem dlaczego to robię, nie gram, ale w analogia do gier komputerowych, no nie przejdziesz na piąty poziom bez przejścia drugiego, trzeciego, czwartego. Więc te przygody ze stylistkami, które dziewczyny często mówią, że Boże, to była masakra. Ja mówię, ej, to nie była masakra. Ty się bardzo dużo o sobie nauczyłaś. Ta dziewczyna przyszła, bo ty byłaś gotowa. Nauczyciel pojawia się wtedy, kiedy jesteś gotowa. Byłaś akurat gotowa na to. Ona miała swoje podejście, swoją wiedzę, swoją metodę i się złapałyście. Tak, i tam coś się zadziało. Być może zadziało się tak, że zrozumiałaś, że to nie to, ale super, to jakby, no inaczej by żaden związek nie był ważny i wartościowy. Wiesz, jak to jest, no jakby jesteśmy z kimś, kończy się ta relacja i myślisz sobie, Chryste Panie, zmarnowałam dwa lata. Tak. No nie robisz tak, no, bo dokładnie. Się nauczyłaś przez te dwa lata tyle o sobie, tyle o życiu, tyle o tej drugiej osobie, że wiesz, czego nie chcesz, co jest bardzo ważne, ale też już być może wiesz, czego chcesz. Więc po takiej pracy ze stylistką, która na przykład wcześniej miała taką metodę, że pracowała w bazie kolorów, w bazie sylwetek i tak dalej, była to jej metoda, być może wtedy to ci było potrzebne, ale na przykład teraz już wiesz, czego nie chcesz, a wiesz, czego chcesz. Bez tej pracy ze stylistką może byś wcale nie trafiła do mnie. Ciekawe jest to, ja chyba mówiłam ci to przed naszym nagraniem, że inspiracją do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkały i poruszyły te tematy, było to, że właśnie dostałam taką prośbę, żeby poruszyć temat dobierania, jak to się nazywa? Analizy kolorystycznej właśnie pod kątem pół roku. I mi się od razu właśnie zapaliła lampka, bo muszę powiedzieć o tym Sylwii, bo chyba nie chcemy raczej takich rzeczy utrwalać. Z drugiej strony, słuchając się teraz, myślę sobie, ja też o tym słyszałam, jak byłam dziewczyną i też sobie z ekscytacją patrzyłam, że tylko że właśnie, to jest w ogóle też jako prywata Karoliny Sobańskiej. To była kolejna z tych sytuacji, których było mnóstwo w moim życiu, kiedy czytałam te wszystkie opisy i niestety nie mogłam się do żadnego wpasować, bo uwaga, mam ciemne włosy, niebieskie oczy, jednocześnie mam dużo jakby słowiańskich cech, choćby nie wiem, gatunkowo moje włosy są słowiańskie i mam oprawę dosyć jasną, ale mam ciemniejszą karnację i szybko się opalam, w związku z czym nie jestem żadną porą roku i mnie to tylko frustrowało, bo bardzo próbowałam się wpasować z którąś z tych szuflad i myślę, że więcej mi to dało jakiegoś takiego właśnie poczucia frustracji. Swoją drogą jestem ciekawa, czy ty kiedyś miałaś takie jakieś spotkanie z tą teorią lub z tą techniką? Słuchaj, miałam, tylko jak to było w opcji, kiedy byłam w Instytucie Coachingu Stylu i tam właśnie uczyłam się tych wszystkich narzędzi, które miały być mi potrzebne do pracy i po prostu okazało się na końcu, że to w ogóle nie jest to i ja tworzę od początku swoją metodę. I to też było właśnie coś, mimo że niezgodne z tym, w co wierzysz, dokładnie. Musiałaś się przekonać. Ale absolutnie, wiadomo. I też się wiele nauczyłam i też jakby moją metodę pracy oparłam o tamto, tylko że wszystko zmieniłam, ale oparłam, więc jakby to nie wydarzyłoby się prawdopodobnie bez tego, bo te narzędzia jednak coachingowe, sposób w jaki się je między sobą miesza, w jaki sposób się łączy w ogóle coaching z mindfulness i tak dalej, no to ja się nauczyłam tam, ale zrobię to, oczywiście robię to teraz po swojemu, bo nic mi się tam, jakby nic mi nie pasowało. I tam się po raz pierwszy z tym zetknęłam, bo ja zawsze byłam absolutnie nie interesuje mnie to, nie chcę tego wiedzieć, w ogóle nie. Po prostu przeciwko systemowi. Natomiast teraz jestem w opcji takiej, że właśnie myślę sobie, że niektórym jest to potrzebne, niektórym nie, ale pamiętam, co chciałam powiedzieć. Pamiętam, że w tym instytucie oni poszli o krok dalej, bo nie tylko zrobili jesień, zima, lato, wiosna, ale też każda pół roku była chłodna i ciepła. I wiesz co, to myślę, że to mogłoby tobie pomóc, o tyle, że mogłoby się okazać, że jesteś jakąś porą roku, ale w wersji ciepłej i dzięki temu miałabyś, o Boże, dobra, okej, kumam. Ale nadal, i jakby ja rozumiem, że to, słuchaj, ten instytut działa, dziewczyny, które wychodzą stamtąd jako coachki stylu, działają, pracują, opierają się dokładnie na tej metodzie, to działa. No i super. Natomiast to tak jak jest milion różnych szkół. Natomiast ja wymyśliłam swoją metodę, ona dla mnie działa, ja sobie na sobie ją sprawdziłam kilka razy, bo przez własny swój proces przechodzę średnio co półtora roku. No i też wiesz, sprawdziłam na setkach kobiet. Oraz we wrześniu. Oraz we wrześniu, tak teraz właśnie. Więc jakby chodzi o to, że wiesz, z dziewczynami, z którymi pracuję, to już idzie w setki. Ta metoda działa. Wszystko, one są zadowolone. Więc trafiły do mnie nie bez powodu. Więc jakby ja zakładam, że to nie znaczy, że ta metoda, wiesz, analizy kolorystycznej jest zła. Jestem pewna, że dziewczyna, która zadała ci to pytanie, ona znajdzie sobie miejsce, w którym znajdzie pomoc. I
I jeżeli ona czuje, że to jest dokładnie to, czego potrzebuje, to dokładnie to dostanie. Po prostu tak, tak. jest, no. Jest miejsce na rynku na wszystko, tak. Karo, wiesz dobrze. Tak, po prostu trzeba to zaakceptować, jakby się za bardzo nie spinać, mówię to do siebie. I może być też tak, że ktoś nam powie, że jesteśmy, nie wiem, wiosną i mamy absolutnie nie nosić burgundowego, a my stwierdzimy, no dobra, fajnie, ale kocham burgundowy, więc wzięłam co moje z tej teorii i zaadoptowałam to do swojego życia. Uważam, że to też jest spoko, żeby po prostu sobie tak ze świadomością, tylko to wymaga, no właśnie, przeanalizować te wszystkie rzeczy, wziąć to, co nasze. W takim razie, skoro powiedziałaś, że od maja nie bierzesz nowych klientów, to w jaki sposób można dotknąć Twojej metody, albo nawet ją na sobie sprawdzić, przejść przez ten proces? No przecież bez Sylwii, jak to? Słuchaj, myślę, że ja musiałam to po prostu zrobić, bo już na pewnym etapie nie dawałam rady. I teraz jakby otworzyłam szkołę i od wiosny na rynku pojawią się nowe terapeutki stylu, które będą wyuczone mojej metody i będzie można pracować z nimi w trybie stacjonarnym, tak jak ja pracowałam do tej pory. Będą małe Sylwie. Będą małe Sylwie, moje córeczki kochane. Moje stado. O, bardziej tak. Moje stado, mój krąg? Nie wiem, coś tam sobie wymyślę, ale ogólnie jestem bardzo z tego... Armia. Okej, okay. Może nie, ale tak, jestem bardzo dumna z tego. Natomiast wiem, że jakby, ponieważ cały czas dostawałam zapytania od Maja i było duże rozczarowanie i dziewczyny czekały i mówiły, ale przecież ja mówiłam Ci, że chcę przyjść do Ciebie w lipcu. Ja mówię, no słuchaj, ale ja to rozumiem, tylko ja naprawdę nie ma szans, no nie mam jak. I dla tych wszystkich dziewczyn, które właśnie chciały tą metodę poznać, stworzyłam kurs, taki webinarowy kurs online, dzięki któremu, to są 4 spotkania dwugodzinne, dzięki którym jesteś w stanie przejść przez cały ten proces, który ja robiłam z Tobą. Jesteś w stanie przejść, mając mnie gadającą głowę, opowiadającą wszystko, Ty sobie zapisujesz. To są na żywo webinary? Na żywo webinary. Oczywiście są też nagrywane, ale ogólnie są na żywo i to jest o tyle, moim zdaniem, bardziej atrakcyjne, że w trakcie trwania webinaru możesz zadawać pytania, tak. Ja je widzę i odpowiadam na bieżąco. Ale dostajesz też po każdym webinarze pracę domową, narzędzia, wszystkie informacje, które zawsze dostawały kobiety pracujące ze mną jeden na jeden i one też to musiały robić same. Jakby tu się niczym to nie różni. Jedyna różnica jest taka, że ja nie dostaję wszystkich tych prac domowych i wszystkie przerabiam, ale wybieram sobie jedną lub dwie i na ich przykładzie pokazuję, co się zadziało. Robię case study. I to jest super, bo zauważyłam, że to działa na warsztatach. Jak robiłam takie warsztaty jednodniowe z kobietami stacjonarnie, to dokładnie w ten sposób działałyśmy. Nie byłybyśmy w stanie przez, wiesz, 10 osobom zrobić przez 8 godzin całego procesu, więc to były case study i to wspaniale działało, dzięki czemu wydaje mi się, że ta metoda w ten sposób podana właśnie webinarowy, gdzie dostajesz całą tą pracę do domu i robisz to sama, bo i tak byś robiła. Tak. A ja, bazując później na jednej czy dwóch wybranych pracach domowych, robię case study i opowiadam, co teraz, skąd to się wzięło. I każda z Was sobie tam, tak. O dobra, to już rozumiem, o matko, co zrobiłam. Jakby będziecie wpadały w te pułapki tak samo, jak wpadałyście pracując ze mną. I to jest super ważne, żeby przez to przejść, więc jakby ta metoda cały czas działa i jest. I będzie działała, znaczy ja teraz to zrobiłam w formie kursu webinarowego ze mną osobiście, ale dziewczyny zadają mi pytania, kiedy będzie następna edycja i ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy będzie, bo ilość pracy, która teraz do mnie przyszła, takiej właśnie związanej z pisaniem, jest naprawdę ogromna, a praca z Wami i praca z kobietami, nawet jeżeli jest to webinar, jest bardzo wymagająca dla mnie, bo ja jednak wchodzę w te procesy z Wami. Wiesz, to jest tak, że dostaję te prace domowe, bo będę je dostawała, będę je analizowała, będę przechodziła przez te różne rzeczy i nadal jest to pewnego rodzaju... nie powiem obciążenie, ale wiesz, o co chodzi. Jest to jest no, inwestycja jednak... Twojej energii. Tak, i to są emocje, i tam trzeba zajrzeć, i trzeba przez to przejść, więc jakby chodzi o pewnego rodzaju przestrzeń, którą ja chcę mieć po to, żeby to robić. I teraz mam tą przestrzeń, żeby zrobić ten kurs webinarowy, a nie wiem, czy będę w stanie od momentu, w którym zacznę szkołę, czy będę miała przestrzeń na to, żeby jeszcze raz w to wchodzić. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby osoby, które biorą udział w tym kursie, żeby czuły się zaopiekowane. Będzie grupa na Facebooku, będę tam obecna cały czas, więc jakby to jest angażujące, mimo to, że dzieje się webinarowo. A to moje zaangażowanie jest bardzo potrzebne osobom, które wchodzą w ten proces, żeby mogły przez niego przejść. Więc jakby rozumiesz, to jest tak, że teraz, ale nie wiem, czy co dalej. Ja myślę, że będzie kolejna edycja, tak uważam. Ale po pierwsze, z punktu widzenia osób, które biorą udział, uważam, że to jest świetne, bo raz możesz pomóc większej ilości kobiet, no bo kiedy jesteś jeden na jeden, to twój czas jest bardzo, no jest po prostu poświęcony jednej osobie, a tutaj możesz nagle w większej skali się tym zaopiekować. A dwa, my często
czujemy się nawet lepiej, bardziej wsparte i bardziej zmotywowane, kiedy wiemy, że nie jesteśmy w czymś same i widzimy, że jest więcej kobiet, które może czują to, co my i też chcą się zmienić. To jest takie bardzo wzruszające i takie znowu umacniające te więzi między kursantkami. To jest super, co mówisz. Myślę, że w ogóle to jest podstawa, ale też jest drugi aspekt, który jest moim zdaniem bardzo ważny. Są osoby, które chciałyby to zacząć robić, ale nie mają w sobie odwagi na to, żeby w ogóle przed obcą osobą się otworzyć. I na przykład takie osoby nie będą zadawały mi pytań, na przykład nie wyślą mi pracy domowej, nie będą aktywne na grupie, ale i tak będą pracować. Tak. I jakby będą czuły się bezpiecznie w swojej przestrzeni, że nie muszą obcej osobie, którą ja jednak jestem. Tak. Wiesz, jak ja pracuję z osobą jeden na jeden, to bardzo szybko skracam dystans, bo ja muszę wejść z butami bardzo głęboko. Radykalne. To jest tak. Trzeba być. I te dziewczyny, które przychodzą do mnie, one wiedzą, jestem zdeterminowana, wiem, z czym to się je, wiem, o co tu chodzi, chcę. No ale wiesz, dziewczyny, które są też kobiety, które chcą, ale chcą na swoich zasadach i na swoich warunkach. Jak pracujesz ze mną jeden na jeden, no to trochę nie bardzo masz opcję. Musisz po prostu zrozumieć, że jeżeli ten proces ma się zadziać, to jakby musimy przejść, możemy robić to wolniej, szybciej, w twoim trybie i tak dalej, ale pewne rzeczy muszą się zadziać. Mam dziewczynę, która po roku od jednego spotkania do mnie wróciła na następne, bo tyle czasu jej zajęło przepracowanie tych rzeczy. No i super. Ale tutaj jakby masz szansę na to, żeby bez konieczności wchodzenia, opowiadania o sobie, otwierania swojego serca przed nami, przed całą grupą, obserwować grupę, słuchać, co się dzieje, wyciągać. Zobacz, na terapii grupowej nie masz takiej opcji. Na terapii grupowej, nie wiem, czy kiedyś byłaś, ale na terapii grupowej to jest w ogóle genialne. Jest tak, że podpisujesz umowę, w której zobowiązujesz się do tego, że jesteś zaangażowana, zadajesz pytania i odpowiadasz na pytania. A tu tego nie musisz robić. Korzystasz z pracy grupy, korzystasz z tych wszystkich jakby... Wartości, które pojawiają się w grupie na Facebooku, wartości, które pojawiają się w pytaniach i odpowiedziach na webinarze, ale nie musisz się odzywać i nie musisz aktywnie w tym uczestniczyć, a myślę, że to jest game changer dla osób, które mają właśnie taką lekką jeszcze obawę, czy one chcą, czy nie chcą. To się i tak zmienia i w trakcie kursu się potem odzywają i super, ale wiesz, ten rodzaj bezpieczeństwa, że to jest trochę na ich zasadach, a nie na moich tutaj. I każdy inaczej pracuje w innym tempie, tak jak mówiłyśmy wcześniej. A dzięki temu, że to jest nagrywane, mogą sobie do tego wrócić w swoim właśnie tempie za jakiś czas, jak może przetrawią pewne rzeczy, które wyszły na przykład na początku procesu. Słuchaj, to jest w ogóle też następna genialna rzecz. Nie wiem, czy kiedyś byłaś u astrologa. No wiadomo. Też wiadomo, to jest po prostu mój ulubione zajęcie. Ale z astrologiem jest czasami tak, że idę do niego na przykład, idę do niej, do mojej pani Dorotki i siadam i rozmawiamy, że jestem tak podekscytowana tym, co słyszę. A ona to nagrywa. I ja słyszę pewne rzeczy, kiedy z nią rozmawiam i się przywiązuję do tych rzeczy. A potem nagle mija pół roku i sobie myślę, a zajrzę sobie do tego nagrania. I okazuje się, że są rzeczy, o których w ogóle ja nie słyszałam, a które się zadziały i które są o wiele ważniejsze niż to, czym się podekscytowałam. Tak. Bo wiesz, jakby nasz system, my słuchamy i jesteśmy obecni w jednym miejscu, ale nie jesteśmy w stanie moim zdaniem przysposobić 100%. Tak. Więc dla mnie ta wersja nagrywana była genialna, bo ja sobie mogłam potem na spokojnie, będąc już w innym miejscu, sprawdzić, o co chodziło i jest takie, i za każdym razem mam takie odkrycia. Myślę sobie, wow, ale byłam gamoniem, w ogóle tego nie skumałam, w ogóle nie słyszałam, co ona do mnie mówi. Czasami nie mamy nawet gotowości na to. Wiesz, jak to jest, słyszysz czasami rzeczy, które ktoś do ciebie mówi, mądre, na przykład, rozmawiasz z przyjaciółką, ona do ciebie mówi jakieś zdanie i ty patrzysz na nią, słyszysz to zdanie, ale ono nie wpada. Ono wpada i wypada. Zatrzymałaś się 2 minuty temu na jakimś innym tekście, który zabrzmiał tak trochę złośliwie i w sumie to już potem nie słuchałaś. No właśnie, a to jest coś. I na przykład do mnie to cały czas wraca, moja przyjaciółka do mnie bardzo regularnie mówi, Sylka, ja ci to mówiłam 2 lata temu, powinnaś mi płacić, przysięgam ci, bo ty do mnie teraz dzwonisz z tym, że masz odkrycie swoje życiowe, a ja ci to powiedziałam 2 lata temu. Nie masz gotowości. No właśnie, nie masz, po prostu czasami nie masz, nawet jak ci się wydaje, że masz, to czasami twój system nie ma gotowości, żeby przyjąć jakąś konkretną informację. Musisz do tego dojrzeć. Więc to, że to jest nagrywane, jest też wspaniałe, dlatego, że z jednej strony na tym pierwszym razie ty sobie słyszysz, grzebiesz, fajnie, fajnie, ale wiesz, mija 2 miesiące, myślisz sobie, kurde, coś tu jeszcze bym... Wracasz do tego i słyszysz nowe rzeczy, mimo to, że to jest dokładnie to samo. Więc ja myślę, że tutaj akurat to ma o wiele większą wartość niż na przykład jeden na jeden praca, bo bardzo dużo można rzeczy w jeden na jeden pracy pominąć, no bo nie nagrywamy tego. Tak, tak. Więc dlatego wydaje mi się, że to ma swoje plusy i minusy, ale jednak więcej jest plusów, co ciekawe. No i to w ogóle powiem Ci, że tak, z tym wracaniem do pewnych rzeczy i z tym byciem otwartym na to, co słyszymy pewnego dnia, dzisiaj na to nie mam otwartości, nie wiem o tym, ale mija miesiąc i... Wow, wiesz, co się dowiedziałam? A ty mówisz, Sylka, już miesiąc temu ci mówiłam. No, więc jakby... Tak. No, wspaniałe jest też to... Jeszcze raz to powiem. No, wspaniałe jest też to, że do naszego podcastu będzie można wrócić, ponieważ również jest nagrywany. O ile wszystko tutaj dobrze przebiegło. Nie no, widzę, wszystko pięknie. Suwaczek śmiga. Mhm.
Rozmawiamy już długo, moja kochana, choć mogłabym zostawić nagranie na wiele, wiele godzin. Stawiamy tutaj wielokropek i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze w tym roku sobie porozmawiamy nieraz. Z tym może zostawię naszych słuchaczy, a ja Tobie bardzo dziękuję, bo to jak zawsze była czysta przyjemność. Dużo wątków, mądrości, ale było i śmiesznie, i poważnie. Dziękuję Ci bardzo. Ja też Ci dziękuję, Karo, i myślę, że to jest... Ja cały czas czuję niedosyt, więc jeżeli rzeczywiście są takie tutaj możliwości, to bardzo chętnie wrócę do tego jeszcze. A być może Twoje obserwatorki zadadzą pytania, które mogłyby nam jeszcze tutaj pomóc i wesprzeć nasze rozmowy, które jak dla mnie, czysta przyjemność. Naprawdę minęło dużo czasu? Mhm. W ogóle tego nie zauważyłam. Ponad godzina. Okay. Wszystkiego dobrego, Sylwia. Do zobaczenia. Dziękuję, Karolina. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca. Wtedy mam dla Was solówkę i możecie posłuchać go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Z góry bardzo Wam dziękuję za wszystkie opinie, recenzje, subskrypcje, obserwowania i odwiedzanie mojego Instagrama Karolina Sobańska. My słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć!